Rozmawiam z panem profesorem Andrzejem Jaczewskim w jego posiadłości w Robkach. Panie profesorze, proszę powiedzieć, jak to się stało, że pan wylądował w Gorlicach, a później zamieszkał pan w Robkach? Do Gorlic trafiłem zupełnie przypadkowo, kończąc studia. Wtedy był system nakazów pracy. Miałem nadzieję zostać w Warszawie. Chciałem być chirurgiem dziecięcym. Profesor Kosakowski chciał mnie zatrzymać. Nawet ze mną razem był u ministra Bednarskiego. Interweniował, żeby mi nakaz pracy zmieniono na zatrudnienie na klinice, ale minister Bednarski powiedział, że w tej chwili problemem jest nie chirurgia dziecięca, a biegunki, na które dzieci umierają, że istnieje 60 powiatów, w których nie ma ani jednego pediatry, no i że po prostu trzeba jechać. Natomiast po tych 3 latach nakazu pracy będę mógł oczywiście wrócić, jeżeli on będzie tylko jeszcze urzędował, to nas jest skłonny mi pomóc w tym i będę mógł u profesora Kosakowskiego, czy też gdzie indziej na chirurgii dziecięcej pracować. No tak czy owak, zgłosiłem się do profesor Leimbach, która była konsultantem wojewódzkim pediatrii w województwie rzeszowskim, a Gorlice wtedy należały do województwa rzeszowskiego. No i ona nawet dosyć się ucieszyła. Powiedziała, że w województwie rzeszowskim jest 4 pediatrów, no i że bardzo byłoby to pięknie, gdybym ja tam wylądował, że ona oczywiście będzie mi maksymalnie pomagać. Natomiast jeżeli chodzi o konkretny wybór, to ona by mi radziła Gorlice. W ogóle nie wiedziałem, że taka miejscowość istnieje. Nigdy o Gorlicach nie słyszałem. No ale skoro tak powiedziałem, to zacząłem załatwiać te formalności. No, przyjechałem do Gorlic. Pierwszy raz zrobiły na mnie bardzo duże wrażenie. Tak, miasteczko powiatowe w porównaniu z miasteczkami w tak zwanym królestwie, tak się to kiedyś mówiło, czyli królewiackie, czy też się mówiło, znaczy w dawnym zaborze rosyjskim, miasteczka były no ponure. Ja już pomijam, że ogromnie zarzedzone, ale przede wszystkim parterowe, no i były wybrukowane szerokie ulice. Te ulice były takie, powiedziałbym, przekroju półokrągłe. Nie no, w ogóle smutne to były miejscowości. Tymczasem Gorlice zrobiły na mnie wrażenie prawie kurortu. Zobaczyłem ładne zabudowania, wille. No, zgłosiłem się do szpitala. Dyrektor szpitala, który nawiasem mówiąc kończył swój nakaz pracy, starszy pan, chirurg z Jasła, który był skierowany na nakaz pracy do Gorlic, kończył właśnie ten nakaz, przyjął mnie bardzo sympatycznie, powiedział, że pediatra by się w szpitalu bardzo przydał, ponieważ jest oddział pediatryczny, natomiast nie ma pediatry. Zgłosił się ze mną do Wydziału Zdrowia. W Wydziale Zdrowia był taki pan Kler, z zawodu nauczyciel, partyjny dygnitarz, ale przyzwoity człowiek. No, tenże Kler wysłał mnie z kolei do burmistrza. Burmistrzem była wtedy, nie nazywało się burmistrzem, tylko przewodniczący po Miejskiej Rady Narodowej. Była jakaś pani, już nie pamiętam jej nazwiska. Ona mi powiedziała, żebym sobie wybił z głowy Gorlice, ponieważ w Gorlicach nie dostanę mieszkania. No więc poprosiłem, żeby na nakazie pracy mi z tyłu napisała, że mieszkania nie dostanę i że w związku z tym oni rezygnują z mojego zatrudnienia. Ona to skwapliwie uczyniła. No i wróciłem do Warszawy bardzo zadowolony, że mając odmowę, będę mógł pojechać, ewentualnie znowu zacząć starać się o tą chirurgię. No ale nic z tego nie wyszło, ponieważ jak tylko w ministerstwie, w Departamencie Matki i Dziecka, gdzie zresztą pracowały same znajome, kiedy tylko im pokazałem ten papierek z Gorlic, dostały furii. No i odbyła się jakaś tam rozmowa telefoniczna, w wyniku której przyszło ekspresowe pismo, że mieszkanie dla mnie jest i że
od 1 stycznia 1953 roku oczekują, że obejmę stanowisko ordynatora w szpitalu powiatowym. Miałem wtedy 23 lata, ukończony oddział pediatryczny, który polegał na tym, że 2 ostatnie lata studiów były poświęcone głównie pediatrii i przedmiotom pediatro zbliżonym. No, zaopatrzony w takie papiery, nominacje na ordynatora, wsiadłem w pociąg i przyjechałem do Gorlic. Pamiętam jak dzisiaj, że wzbudziłem dosyć dużą sensację. Dojazdy do Gorlic odbywały się wtedy pociągami sypialnymi, pociągi jeździły bardzo powoli, wsiadało się wieczorem, no i były dwie możliwości, albo można było jechać pociągiem krynickim i wysiadać w Stróżach. W Stróżach się przesiadać pociąg, który szedł w kierunku Jasła. W Zagórzanach wysiadało się i znowu się wsiadało w taką ciuchcię zupełnie podmiejską, która 15 kilometrów dowoziła do Gorlic. Druga możliwość to było pociągiem do Zagórzan, do Zagórza. To było za Sanokiem, tam w Bieszczadach. Szedł taki pociąg z Warszawy, też zaopatrzony w sleeping. No i szedł przez Jasło i w tym Jasie się wysiadało. Przesiadało się do pociągu idącego do Stróż. Wysiadało się z kolei w tych Zagórzanach. No i dojeżdżało się do Gorlic. No przyjechałem 1 stycznia, ponieważ uważałem, że skoro obejmuję pracę 1 stycznia, to 1 stycznia powinienem już być w pracy. Wywołało to pewną, powiedziałbym, sensację, ponieważ nikomu do głowy nie przychodziło, że w nowy rok może ktoś przyjść do pracy akurat. No najśmieszniejszy był dorożkarz, jakiś taki ćwoczek, parobek taki, który taką breczuszką stał tam na rynku, na tym przed dworcem. No niewielu ludzi wysiadło z pociągu. Między innymi ja się tam załadowałem w tą bryczkę i kazałem się wieźć do szpitala, z tym, że ja miałem ze sobą narty, walizkę i narty. No więc ten był okropnie ciekaw, kto to ja taki jestem, że do szpitala w nowy rok jadę i to jeszcze w dodatku z nartami. Całą drogę siedział tak bokiem na tym koźle, no i mnie zagadywał i usiłował ze mnie wydusić. Ja nie za bardzo wdawałem się tam w rozmowę, no przyjechałem do tego szpitala. Szpital już widziałem poprzednio, było to jednopiętrowy budynek. On istnieje do tej pory, w tej chwili tam jest chyba psychiatria i neurologia. Jest kompletnie przebudowany. Ten oddział dziecięcy był w nowej części, dobudowanej niedawno i znajdował się nad pralnią czy kuchnią w razie nad jakimiś zabudowaniami gospodarczymi. Składał się z 4 sal chorych i z jednego małego, małej dyżurki, która była dyżurką i lekarza i pielęgniarek, a na dokładkę tego jeszcze była, to pomieszczenie było pokojem zabiegowym. No i taką kancelarią. Na oddział nie wpuszczało się rodziców, dzieci na sieni w drzwiach pielęgniarka brała od matki i niosła na łóżko na salę i od tego momentu do chwili wypisu rodzina dziecka nie widziała, ponieważ w ogóle na oddział nikt nie był wpuszczany, ponieważ bardzo baliśmy się infekcji, a przypomnę, że był to okres, kiedy antybiotyki dopiero się pojawiały. Zresztą małe niemowlęta, jeszcze często chore na biegunkę, bardzo łatwo łapały jeszcze jakieś inne infekcje, więc to było głęboko uzasadnione, ta izolacja. Pamiętam, że wiele, wiele lat potem, pewnie nie wiem, 50 lat, po tym jak objąłem ten oddział, byłem kiedyś zaproszony w Dniu Kobiet na jakąś taką akademię i bardzo wiedziałem, co ja tam mam robić. Siedziało na sali setki kobiet, bardzo mnie przyjęły sympatycznie, puścili mnie na scenę, kazali przemawiać, więc mówiłem tam
głównie o tym, że właśnie przepraszam te osoby, które wtedy były izolowane od rodziców, czy zarówno rodziców, jeżeli żyją, jak i dzieci, które bardzo źle znosiły taką izolację, ale żeby pamiętali o tym, że myśmy wtedy szalenie bali się epidemii, jakichkolwiek infekcji i że to nie był nasz wymysł, tylko był to nakaz jonalny. Wtedy, kiedy ja tam uczestniczyłem w tych obchodach, no to już na oddział przyjmowano matki razem z dzieckiem, matka pielęgnowała, dziecko karmiła i przewijała i tak dalej, ułatwiała pracę pielęgniarce. To nie jest głupia sprawa, dlatego, bo w ten sposób uczyła się jakiegoś takiego bardziej, że tak powiem, naukowego traktowania niemowlęcia, szczególnie niemowlęcia. Także one się... Te matki się tam przydawały. Nie chciałbym być ordynatorem takiego oddziału, gdzie przy każdym łóżku siedzi matka, co chwila czegoś chce i jakoś tak czułbym, no nie czułbym się swobodnie i wyobrażam sobie, że nie byłaby to praca przyjemna. No więc przyszedłem do tego szpitala, zgłosiłem się do dyrektora, nawet nie pamiętam, czy on by tam był wtedy. Tego dnia nastąpiła zmiana dyrektora. Doktor Przybyszewski, ten, który był na nakazie pracy 31 grudnia, skończył swój nakaz, wrócił do Jasła. Natomiast dyrektorem został doktor Stanisław Krasowski. No, jak później się zorientowałem, jeden z dwóch bardzo ostro skonfliktowanych chirurgów. No i przyjął mnie w miarę grzecznie. Krasowski był człowiekiem kulturalnym, grzecznym, takim powiedziałbym, no jakbym powiedział uniżonym, to może za dużo, ale w każdym razie można powiedzieć kulturalnym człowiekiem. No więc dali mi separatkę na chirurgii jako mieszkanie do czasu, aż prowadzę meble i zamieszkam na stałe. No i obszedłem oddział. Zbadałem dzieci, kilkoro, nie miałem zielonego pojęcia, co im jest. Między innymi była dość duża dziewczynka, już kilkunastoletnia, która chorowała na osteomielitis, czyli zapalenie szpiku kostnego. I stan jej był bardzo ciężki i pierwszej nocy, pierwszego mojego dyżuru zmarła. To był pierwszy pacjent, który zmarł, że tak powiem, na mój rachunek. Bardzo mnie to przejęło, tym bardziej, że pielęgniarki powiedziały, że do moich obowiązków należy teraz wyjść na korytarz i rodzinie przekazać informację. No tak też się stało. Nogi się pode mną trzęsły, ale muszę powiedzieć, że ja byłem znacznie bardziej przejęty faktem śmierci tej dziewczynki, aniżeli rodzina, która w sposób bardzo rzeczowy zaczęła wypytywać, a jak to się załatwia pogrzeb, wypis w Urzędzie Stanu Cywilnego i tak dalej, i tak dalej. Czyli krótko mówiąc, ja byłem bardziej przejęty faktem zgonu niż oni. No być może, że ona już dłuższy czas tam się leczyła, może oni mieli czas się przyzwyczaić. Dla mnie był to pierwszy pacjent, mój pacjent, który zmarł. Oddziałowo w ogóle pediatrii, szczególnie pediatrii niemowlęcej, a oddział dziecięcy był przede wszystkim oddziałem niemowlęcym, bo chorowały przede wszystkim niemowlęta, więc tam pracowały pielęgniarki, które miały tylko białe czepki bez białego paska. To oznaczało, że ona jest pielęgniarką przyuczoną. Nie bardzo wiem, ile to trwało, jak to się odbywało, to przyuczanie. No, większość z nich były sympatyczne dziewczyny, niektóre nawet dość ładne. Jedna to nawet mi się dosyć podobała. Natomiast była także jedna starucha, taka niska, gruba, ciężko poruszająca się, no dobrze po 50. Miała taki zwyczaj, że malowała się chyba buraki
makijażykiem robiła sobie takie bardzo intensywne kolory na twarzy. No i wargi sobie malowała i korkiem palonym malowała sobie brwi. Także trochę wyglądała jak diabełek, ale była sympatyczna, ale mało sprawna. Miałem z nią potem pewne zajście, ale o tym może później. Oddziałowa była jedyną pielęgniarką dyplomowaną. Pochodziła ze znanej rodziny gorlickiej. Jej wujek był jedynym dentystą, bo w Gorlicach działali głównie technicy dentystyczni, którzy nie wiem, jakie oni tam mieli wykształcenie, natomiast praktycznie zajmowali się właśnie wszystkim tym, czym i lekarze, z tym, że oczywiście ich działanie było znacznie prymitywniejsze. Popełniali dużo błędów i potem te błędy były naprawiane przez lekarzy. Czasami nawet się musieli jeździć gdzieś do jakiegoś bardziej specjalistycznego ośrodka. Ci technicy dentystyczni zasadniczo mieli kwalifikacje do robienia sztucznej szczęki i sztucznych zębów. Natomiast to, co oni tam robili, wyrywali, bo oni głównie wyrywali zęby, plombować, że oni chyba nie plombowali, no już nawet. W każdym razie ich działalność była dosyć taka, no, prymitywna po prostu. I ten jedyny lekarz, który na cały powiat funkcjonował, doktor Niekrasz, miał bratanicę. No, ta bratanica była dosyć prymitywną dziewczyną. Miała szkołę pielęgniarską, miała dyplom, miała pasek na tym. No i była dosyć zarozumiała, także nie jestem pewien, czy ona nie była starsza ode mnie. W każdym razie moje uwagi dotyczące przede wszystkim pielęgnacji niemowląt, bo na to na klinice kładli bardzo duży nacisk. Pokazywali nam, jak dzieci powinny być zawijane, przewijane. Pokazywali nam, jak mają być karmione. No i był cały system karmienia, tak zwany system Pirketa, który był, no, taki, powiedziałbym, matematyczny. Szczęśliwie jakoś dość szybko znikł z praktyki. To się wyliczało się to zapotrzebowanie dziecka, było mierzone w ten sposób, że brało się długość ciemieniowo-siemieniową, czyli to było tak zwane C, nie wiem dlaczego. No i to C podnosiło się do kwadratu i uzyskiwało się liczbę, która wskazywała, ile elementów, nutricionis elementów, czyli nemów, dziecko musi dostać, żeby było akurat najedzone tak jak trzeba, ale nie przekarmione. No i to była dosyć marudna robota, bo te dzieci nie zawsze chciały akurat jeść tyle, ile wypadało z tej matematyki. Te pomiary trzeba było robić co parę dni, przeliczać. A, no i jeszcze było tak, że w zależności od wieku niemowlęcia, to dostawało ono mieszankę jedną wartościową, drugą wartościową, nie, półtora wartościową i dwuwartościową. To była kwestia rozcieńczenia mleka i dodatku cukru. Te najmniejsze niemowlęta dostawały mieszankę pierwszą, no a te następne już mieszankę drugą i trzecią. Tak karmiliśmy dzieci pierwsze. No, kiedy jak ja przyjechałem i tam najpierw rozglądałem się, to patrzyłem, że te dzieci były karmione tak jak baby na wsi. Butelka do butelki nalało się mleka. To mleko się trochę osłodziło tak na oko i zakładało się smoczek, no i się dzieciakowi wtykało. Jak był głodny, to ssał. Jak nie był głodny, to nie ssał. No i tyle, nikt się tym za bardzo nie przejmował. Jeszcze na klinice obowiązywało zapisywanie za każdym razem, ile dziecko zjadło. Nie tylko co jadło, ale ile zjadło. No więc tutaj ta pielęgniarka mi odmówiła, powiedziała, że one nie mają czasu na to, żeby tam prowadziły taką księgowość. W ogóle dosyć tam mnie traktowała, powiedziałbym, obcesowo, na moje uwagi, że przewijanie dzieci
taką metodą, jaką one przewijały tam w te pieluchy, że to jest raczej być może wiejska metoda, natomiast na klinikach się tak nie robi, no to mi powiedziała, że one właśnie tak będą robić, bo tak jest lepiej i tak one umieją i tak jest prościej. No, w ogóle nie bardzo ona mnie słuchała, odnosiła się do mnie z taką dezaprobatą. Ja, obiektywnie to trzeba powiedzieć, że jak ja miałem 23 lata, nie miałem starego wyglądu, no to nic dziwnego, że ona wielkiego autorytetu we mnie się nie dopatrzyła. Myślę, że pierwszym takim momentem, kiedy coś się trochę przełamało, to było, kiedy założyłem pierwszą kroplówkę. Więc między dziećmi leżącymi na oddziale było niemowlę, tam zresztą nie jedno, ale jedno niemowlę z ciężką biegunką, bardzo odwodnione, które wymiotowało i oddawało wodnisty stolec, nie piło. Wysuszone to łatwo się poznaje po skórze. No i ja, wyjeżdżając z Warszawy, dostałem od profesora Leimbachury taki zestaw do zakładania kroplówek. Kroplówek w szpitalu w Gorlicach nikt nigdy nie zakładał i nikt w ogóle nie widział, więc wywołało to pewną sensację. Ja zarządziłem, że ma być zrobiony litr roztworu glukozy z dodatkiem witamin i co tam było jeszcze więcej, już nie pamiętam. No głównie to chodziło o po prostu o wodę. No i później to już były i antybiotyki, ale chyba pierwszego dnia to chyba antybiotyków nie było, bo po prostu antybiotyków nie było w szpitalu. No i tak, takie dziecko wyglądało mizernie. To były tak zwane dzieci hipotroficzne. Hipotrofia była to jednostka chorobowa, która polegała na znacznym niedoborze wagi i te dzieci wyglądały tak, jak trochę przypominały małpki, trochę lalki, no miały wyraz twarzy zupełnie niepodobny do niemowlęcia, były zapadnięte żyły, bardzo trudno było się wkłuć. Wkłuwaliśmy się, to ja się znaczy wkłuwałem, w mięsień na głowie. Na głowie, na czaszce, to jest cienka stosunkowo skóra. Pod tą skórą przebiegają naczynia krwionośne. Te naczynia też są pozapadane, ale przy pewnej dozie wprawy, przy pewnej cierpliwości można było tam w taką żyłkę trafić. Przeważnie zresztą te żyłki pękały. Jak pękały, to trzeba było szukać innej. To była ciężka robota. Te dzieci też nie czuły się najlepiej. Nie wiem, trudno mi powiedzieć, płakały, ale czy to było dla nich bardzo bolesne, czy nie, tego nie wiem. W każdym razie, jak się udało tę kroplówkę założyć, to właśnie było 3/4 do wyleczenia. Dawało się 20 kropli na minutę. To była taka śrubka regulująca. Aha, i sól fizjologiczna się dawało. No i podawało się tą kroplówkę przez dobę, litr na dobę. To było bardzo dużo, bo takie dzieci ważyły niekiedy 2,5 kilo, więc w ciągu doby dostawały, 2,5-letnie dziecko dostawało litr płynu. No ale biorąc pod uwagę, że ono ciągle jeszcze ten płyn traciło, no to jakoś się to wyrównywało. Zresztą nie był to mój pomysł, tylko to były normy, które nam wpojono na klinice. Sensacją było to, że to dziecko się gwałtownie zaczęło poprawiać. Zresztą, kiedy zakładałem kroplówkę, zbiegł się prawie cały personel szpitala. Przyszli lekarze, nie ukrywali tego, że widzą to po raz pierwszy. No, wszyscy powątpiewali, mówili, przecież ten dzieciak i tak umrze, przecież to już jest w 3/4 trupek, to co tutaj można jemu pomóc, prawda, a ta litruwa tego płynu, który
tą rurką gumową i przez tą igłę miał się tam dostać. No był z czymś zupełnie irracjonalnym, pukali się z lekko w czoło, no ale ponieważ oni na pediatrii się kompletnie nie znali, więc żadnych interwencji nie było. Popatrzyli, poszli. Po południu pielęgniarki mi mówiły, że zachodzili patrzeć, co z tym dzieckiem, ale dziecko zaczęło się dość gwałtownie poprawiać. No i za parę dni w stanie, no, biegunka zupełnie przeszła, zaczęło przybywać na wadze, na ciężarze ciała. No i wtedy, kiedy takie dziecko regularnie przybywa na ciężarze, to uznaje się, że ono jest już wyleczone i może być dalej leczone w domu przez matkę. No i to był pierwszy taki wypadek sukcesu, którego w zasadzie nikt nie przewidywał i nikt nie traktował poważnie. Tymi dziećmi z biegunkami nikt się specjalnie nie zajmował, bo tak prawdę mówiąc, to nie bardzo było co się zajmować. Lekarze wiedzieli, że to jest odwodnienie, w związku z powyższym pompowali sól fizjologiczną pod skórę, to się nazywało klizma, to chyba z jakiegoś obcego języka, a z łaciny hipodermo, no i to takie pęcherze robiły się. To było bolesne, to jestem przekonany, że takie wpompowanie kilkudziesięciu mililitrów wody pod skórę musiało być zabiegiem bolesnym, no ale to po pierwsze niewiele można było tej wody w ten sposób podać, po drugie było to no jednak bardzo bolesne i uciążliwe i skutki tego hipodermo były dosyć ograniczone, no, można powiedzieć żadne. No i tak się zaczęła moja praca. Zamieszkałem w szpitalu, zwiedziłem szpital, był, no, robił sympatyczne wrażenie, natomiast było tak dość ponuro pod wieczór. Były bardzo słabe żarówki, także taki panował półmrok. Ogrzewanie było gazowe w piecach z kaloryferów, więc ten gaz dudniał. No, było to takie dla mnie zaskakujące. Nigdy czegoś podobnego nie widziałem, ale nie było zimno. No, wyposażenie szpitala było przecięte, ten oddział dziecięcy był, można powiedzieć, wyposażony zupełnie znośnie. Natomiast zaczął się problem z laboratorium. Okazało się, że praktycznie w szpitalu nie ma laboratorium. Było w dawnej łazience, urzędowała taka halusia, laborantka, która wykonywała tylko niesłychanie podstawowe analizy, mianowicie oznaczała białko w moczu, oznaczała opad, tak zwany OB, i leukocytozę, czyli poziom leukocytów we krwi badanego. I to było wszystko, te trzy badania. Te trzy badania w zasadzie chirurgom wystarczały. Oni mieli ogromne doświadczenie i takiego nosa medycznego, także im to wystarczało, natomiast mnie zupełnie nie. No i ja zacząłem się awanturować, no najpierw grzecznie, zacząłem się domagać, żeby te laboratorium robiło pełną analizę krwi, morfologię, potem hematokryt, no cały szereg badań, wcale nie takich znowu skomplikowanych, no ale jednak ważnych i mnie potrzebnych, ponieważ ja byłem przyzwyczajony do korzystania z pomocy badań dodatkowych. No, laborantka tych badań nie robiła, bo ani nie miała do tego sprzętu, ani aparatury. Nie jestem pewien, czy umiała to w ogóle robić. No, a dyrektor szpitala, chirurg i inni lekarze nie wykazywali entuzjazmu do moich zachcianek. No i nawet tak tam przebąkiwali, że ten nowy może nas tutaj sporo kosztować, bo będzie coraz czegoś chciał. No ja rzeczywiście coraz czegoś chciałem, bo po laboratorium, może żeby skończyć sprawę laboratorium, no to
w parę dni po mnie zjawił się drugi młody lekarz z nakazem pracy, tym razem taki doktor Romuald von Trubka, tak się nazywał, a potem zaraz zjawił się trzeci, Józek Kuśmiderski. Oni obaj skończyli studia w Lublinie. Oni zostali przydzieleni do chirurgii, chyba do interny nie. No a jeszcze za parę dni pojawił się doktor Kobylarz. Kobylarz, Antoni Kobylarz, który był trochę wiekiem od nas starszy i skończył studia chyba w Krakowie. No w każdym tak czy owak było nas już czterech, no i wszyscy sobie zaczęli szukać jakiegoś ciekawego miejsca pracy. Oczywiście zostali zaraz wciągnięci do zabiegów, asystowali przy operacjach, a oni także odczuwali potrzebę istnienia laboratorium i pamiętam, że von Trubka zgłosił się, że on zorganizuje laboratorium, ale to pociągało za sobą wydatki, a szpital ciągle oszczędzał. Tam zresztą z powodu tego laboratorium i tego wszystkiego, co von Trubka tam działał, wszedł on w dosyć ostry konflikt z dyrektorem szpitala i z tego szpitala chyba po niecałym roku wyleciał na zbity pysk i został przeniesiony tylko do lecznictwa otwartego, tam zresztą fabrycznego w Gliniku. No i do dziś wisi tablica pamiątkowa z jego portretem, bo dość wcześnie zmarł, a pracownicy, a pewnie może nie tyle pracownicy, co dyrekcja i rada zakładowa uznały, że był zasłużony i tak taką tablicę mu tam powiesili. Te badania dodatkowe laboratorium były szczególnie ważne dla interny. Chirurdzy rzeczywiście, mając dobrą technikę operacyjną, mając tak zwanego nosa, mając na koniec przypadki, że operowali niepotrzebnie, ale ponieważ operacje przeprowadzali w sposób można powiedzieć doskonały, no to się nikomu nie chwalili, że na przykład operowali wrostek, którego nie było w ogóle, zapalenia wrostku nie było, jak ten wyrostek już tam wyciągnęli z jamy brzusznej, okazało się, że jest niezmieniony, no ale już jak go wyciągnęli, to go operowali. Także ja myślę, że oni dość często dokonywali zabiegów, które były takie nie do końca konieczne, ale to było spowodowane brakiem laboratorium. Osobnym problemem był rentgen. Oczywiście praca bez rentgena dla lekarza w szpitalu jest bardzo trudna, nawet dla pediatry. Myśmy mieli aparat z demobilu amerykańskiego, który się ciągle psuł i rentgenem zajmował się tak na uboczu swojej zasadniczej działalności chirurg dr Michalski. To była bardzo ciekawa postać, bardzo sympatyczny, bardzo energiczny, pełen zapału, taki trochę apodyktyczny, czasem hamowaty, i on w przerwach między zabiegami operacyjnymi dokonywał prześwietleń, obsługiwał ten aparat. Ten aparat był wiecznie popsuty. Wtedy, kiedy był popsuty, to oczywiście zdjęć w ogóle się bez prześwietleń w ogóle się nie robiło. Rentgenologa nie było. Natomiast był taki rentgen polowy Armii Amerykańskiej, który nosił nazwę Kugel. To była rzeczywiście na takim słupku kula, takim dziobem. Przez ten dziób robiło się zdjęcie, które było oczywiście zdjęciem okrągłym. No i jeżeli się dobrze ucelowało, no to miejsce badane było sfotografowane. No jeżeli chodzi o niemowlęta, to one całe się mieściły w tych, ale było to bardzo prymitywne działanie. Do mojego wyjazdu 3 lata tam byłem, porządnego aparatu rentgenowskiego nie sprowadzono, natomiast Józek Kuśmiderski, jeden z tych czterech młodych lekarzy, którzy
zjechali. W tym samym czasie zdeklarował się, że chce być rentgenologiem. Zaczął uczyć się tego, te rentgenologii. Zaczął jeździć na kolenia do Krakowa. Jego konsultantem wojewódzkim była taka pani profesor Szpetowa. Bardzo sympatyczna i kulturalna kobieta. Wykazywała bardzo dużo życzliwości i pomocy. No i Józek zrobił dużą karierę, bo już pomijając, że został rentgenologiem, cieszył się dużym autorytetem, bo prześwietlał ludzi nie tylko ze szpitala, ale i z miasta. A dużo ludzi przecież korzystało z aparatury rentgenowskiej. Natomiast jego nauczycielką była właśnie pielęgniarka zakonnica. Teraz może o tych zakonnicach. Więc w szpitalu pracowały 4 czy 5 zakonnic. Nie wiem, jaki to był zakon. Chodziły ubrane w te takie dziwaczne pancerze czarne, w te kaptury takie. 2 z nich pracowały na sali operacyjnej. To była siostra Ludgarda, której mówiono, że jest Niemką, bo modliła się z brewiarza niemieckiego. No zresztą imię Ludgarda tak było mało polskie. 2 była siostra Febronia, bardzo ładna dziewczyna, bardzo miła, kulturalna. Ona była właściwie tam szefową i muszę powiedzieć, że te 2 zakonnice, to one mogły z dużym powodzeniem zastąpić lekarzy, chirurgów i często nie tylko asystowały, ale współuczestniczyły w operacjach. To były 2 na chirurgii. Na chirurgii była jeszcze 3 siostra Kamila. Ona była taka mała, drobna myszka taka i to była osoba, która budziła mój ogromny szacunek. Ona zajmowała się opieką nad pacjentem po operacji i bardzo często było tak, że siedziała całą dobę, całą noc siedziała przy łóżku i chorego obsługiwała. Wtedy, kiedy szła do domu, tam do tej ich klauzuli, to można było przyjąć, że pacjent się na tyle poprawił, że nie grozi mu już śmierć. Natomiast była osobą, która towarzyszyła wszystkim pacjentom na chirurgii, którzy umierali. To była piękna postać, cicha, spokojna, nie wchodząca w żadne konflikty. Kolejną zakonnicą, która odegrała ogromną rolę w naszym życiu, to była siostra Gabriela, młodziutka, piękna dziewczyna. Przypuszczam, że jakby zrzuciła te cholerne szmaty, to ubrała się, poszła do fryzjera, to prawdopodobnie byłaby piękną blondynką. Natomiast no, tak to wyglądała trochę dziwacznie, ale była bardzo życzliwa. I co najważniejsze, ona zajmowała się rentgenem. I ona w tym rentgenie w pierwszym okresie, póki Józek nie nauczył się jako tako diagnostyki, to właściwie ona rozpoznawała, ona uczyła. Robiła to zresztą niesłychanie kulturalnie. Dlatego, bo jak Józek prześwietlał i czegoś nie dostrzegał, to ona cicho, nic nie mówiąc, palcem pokazywała jemu na miejsce, które wykazywało jakieś zmiany chorobowe. No ja nie znałem się na rentgenie zupełnie, więc mnie ona dzieci prześwietlała. Jak nie było Józka, albo jak była popsuta aparatura, to robiła te zdjęcia na tym kuglu. No i po prostu mi mówiła, czy dziecko ma zapalenie płuc, czy nie. Była ogromnie życzliwa, sympatyczna. Jakoś taka powiedziałbym, mocno była świecka. Ponieważ ja dość często tam u Józka przebywałem w rentgenie. Już po pracy, jak już ja odbyłem wszystko na swoim oddziale, on już wszystkich prześwietlił, no tośmy tam siedzieli i trochę plotkowali i ona w tym uczestniczyła, czasami nam zresztą robiła herbatę, kawy w ogóle jeszcze wtedy nie można było kupić,
więc kawy nie było, ale herbatę robiła. No i uczestniczyła w naszych rozmowach i powoli przejęła nasz język. Także to, trochę to wyglądało, powiedziałbym, zaskakująco, kiedy zakonnica używała wyrazów, no, co najmniej mało przyzwoitych. Bardzo dużo jej zawdzięczaliśmy, szczególnie Józek, gdyby nie ona, to jego staż rentgenowski byłby znacznie utrudniony, no bo jeździł do Krakowa na szkolenia, ale to mogły być tylko krótkie pobyty. A pani profesor Szpietowa też przyjeżdżała jako konsultant, ale to raz na 2-3 miesiące, więc nauczyć się mógł tylko od siostry Gabrieli. Bardzośmy ją lubili. Ja byłem nastawiony antyklerykalnie już od paru lat. Kościoła katolickiego nie cierpiałem. Zwalczałem jak mogłem. No i w pierwszej chwili tym zakonnicom też zacząłem z lekka dokuczać, ale bardzo szybko się przekonałem, że jest to personel niesłychanie pożyteczny. A, jeszcze najważniejsze. Przełożoną ich była siostra Sylwestra. Była stara, paskudna, zła i głupia. Jej żeśmy zdecydowanie nie lubili. Ona tam niby trochę pomagała na chirurgii. No tak się tam kręciła po szpitalu. Ale nie lubiliśmy jej i ona miała u nas najgorszą opinię. Był także kapelan, nazywał się ksiądz Ochenduszko. No i była kaplica, którą, nawiasem mówiąc, ja proponowałem przerobić na salę noworodków, ponieważ oddział położniczy nie miał osobnej sali noworodków. Noworodki leżały razem z matkami. Dzisiaj wiemy, że to było bardzo dobre, że to wyprzedzało o kilkadziesiąt lat obyczaje. No ale wtedy myśmy jeszcze sobie tak tego nie wyobrażali. Wszędzie na klinikach i wszędzie w szpitalach były osobne sale noworodków i ponieważ nie było wolnego pokoju, to ja sugerowałem, żeby tą kaplicę zlikwidować. No, ale szczęśliwie mój głos tutaj nie odegrał większej roli i do mojego wyjazdu ta kaplica się uchroniła i była. Jakieś pomieszczenie potem znaleziono, bo później w ostatnim roku ordynatorem noworodków był doktor Kobylarz. Ja noworodków nie bardzo lubiłem. Była to dla mnie taka jakaś trochę nudna robota, więc chętnie mu to scedowałem, także on się tym zajmował. Był taki moment, kiedy mając trudności z tą siostrą oddziałową, próbowałem, że może by się udało którąś z tych zakonnic pozyskać na oddziałową naszego oddziału dziecięcego. To napotkało na absolutny opór. Myślę, że to opór miał charakter ideologiczny. Mianowicie chodziło o to, żeby dzieci nie kontaktować z zakonnicami, żeby to nie miało charakteru oddziaływań ideologicznych, religijnych. One zachowywały się w sposób bardzo powściągliwy. Przypuszczam, że nie urządzałyby tam jakichś tych, ale być może jakieś pacierze, coś, nie wiem, trudno mi powiedzieć. W każdym razie władze nie zgodziły się i zakonnice na moim oddziale nie pracowały. To może warto przytoczyć taką, już skoro robię taką szczegółową historię, no to wiele lat potem, kilkadziesiąt lat potem w Gazecie Krakowskiej pojawił się cykl artykułów o historii szpitala,
Artykuły te pisał miejscowy chirurg, który był dyrektorem szpitala. Kolejnym, który miał takie trochę zacięcie historyczne i opisywał kolejną historię oddziałów. I wtedy ja pamiętam, że napisałem taki krótki artykuł, felieton o zakonnicach. No mniej więcej to, co w tej chwili mówiłem, napisałem, tylko trzeba pamiętać, jakie to były czasy. I to zostało wydrukowane i potem dostałem list, który zresztą także był wydrukowany, z Ameryki Południowej. Siostra Gabriela napisała, że ktoś tam zaprzyjaźniony z Gorlic przysłał jej tą gazetę i ten opis pracy pielęgniarek i tą moją pochwalną opinię. No i bardzo życzliwie pozdrawiała mnie, pisała, że wspomina mnie jak najlepiej, no i śmiała się z tego sformułowania, że była piękną dziewczyną, ponieważ wtedy już, no to musiało być jakieś 30-40 lat później, to już taką piękną prawdopodobnie nie była. Była w południowej Afryce, zresztą już po moim odejściu wszystkie pielęgniarki zakonne zostały ze szpitala usunięte. Myślę, że mimo wszystko ze szkodą dla służby zdrowia, one były dobrymi pielęgniarkami. No a to, że miały te swoje takie religijne ciągoty, no to myślę, że to pół biedy, można było to ewentualnie przeżyć. No ale władze partyjne odnosiły się do kościoła w sposób niejednoznaczny, bo gdybyśmy mówili nie o roli kilku pielęgniarek w szpitalu, ale o stosunku państwa polskiego, partii do władz partyjnych, to nie wyglądało to tak groźnie. Między nimi były ustawiczne kontakty, no i Kościół doił już wtedy państwo, ile się tylko dało, a dało się dużo, także to pompowanie pieniędzy w Kościół wtedy już się odbywało dość, powiedziałbym, masowo. Co jeszcze było istotnego? No istotna była apteka. Apteka składała się z dwóch osób. Aptekarza, który był technikiem farmaceutą. Nie wiem, co to było za wykształcenie. Pochodził gdzieś z Besarabii. W Rumunii miał rodzinę. Mówił trochę dziwnie po polsku. Przebywał dużo we Lwowie, w Wiedniu i był jednym z pierwszych piłkarzy, którzy kopali piłkę w Wiedniu. Już nie pamiętam, jak się nazywała ta pierwsza wiedeńska drużyna. Był to już starszy jegomość. Trochę robił wrażenie pokićkanego, trochę miewał pomysłów takich, powiedziałbym, no, dziwnych, ale był sympatyczny, no i dość taki oryginalny. Do pomocy miał dziewczynę, o której mówił personel. Proszę personelu to albo tamto, albo personel zrobi to albo tamto. Na medycynie znał, na farmacji znał się bardzo umiarkowanie. Pamiętam, że zwrócił się do mnie w formie zresztą niesłychanie uprzejmej i takiej, powiedziałbym, delikatnej, z zapytaniem, że ja wypisuję recepty z piramidonem, a on słyszał, czy czytał, czy w razie gdzieś uczył się, że od piramidona u małych dzieci następuje obumieranie członków. Ja zacząłem się śmiać, zapytałem, a co obumiera dziewczynkom, więc on powiedział, że to nie chodzi o członki w sensie penisa, tylko ręce i nogi usychają, że piramidon ma takie działanie uboczne. Czy ja o tym wiem? Powiedziałem, że pierwsze słyszę, natomiast na klinice stosowano piramidon, no i ja jako wierny uczeń swojej kliniki też stosuję, no i nigdy żadnej martwicy członków nie obserwowałem.
No i drugi był taki incydent, mianowicie kiedyś przyszedłem tam do tej apteki, no i on mówi do mnie: panie doktorze, tutaj ja mam taką paczkę z darów amerykańskich jeszcze, UNRY, i nie wiadomo, co to w ogóle jest. No jest to ampułki z gamma globuliną. Rzeczywiście gamma globulina w Polsce nie była znana jako preparat leczniczy, ale ja wiedziałem, bo u nas na klinice stosowało się gamma globulinę, o ile dobrze pamiętam, jako środek profilaktyczny w przypadku zetknięcia się dziecka z zakażonym odrą. Tak mi się zdaje, ale głowy mnie nie dał po tylu latach. W każdym razie myśmy tą gamma globulinę stosowali. Miała ona opinię, zresztą gamma globulina jest to frakcja białka surowicy krwi, która uczestniczy w procesie odporności. Więc ja powiedziałem, że bardzo chętnie na oddziale to spożytkuję, tylko że to leżało bardzo długo tam w szpitalu, więc powiedziałem, żeby wysłać do PZH z zapytaniem, czy ten preparat zachowuje jeszcze swoją moc, wartość swoją biologiczną. No i po paru dniach pan aptekarz przyszedł do mnie, okazał mi dokument, w którym pisało, że gamma globulina jest dobra, tylko jałowa, i że jest preparatem jałowym. Jałowym to znaczy niezakażonym. Natomiast pan aptekarz uznał, że jałowy to znaczy niedziałający, i mówi: no tak mi się wydawało, że my to wyrzucimy na śmietnik, bo skoro to jest ciecz jałowa, no to oczywiście nie ma co stosować. Więc wyjaśniłem mu, że jednak ja to zastosuję. I to. Pamiętam, że okropnie nie cierpiał kawek, a na parapecie jego, zarówno jego mieszkania, jak i apteki kawki chętnie urzędowały. Więc on przyszedł kiedyś do mnie i zapytał, co ja sądzę, gdyby te kawki zarazić kiłą, to czy je trafiłby szlak i czy w ten sposób można byłoby się tych kawek pozbyć. No, po pierwsze byłem przeciwny likwidowaniu kawek, ale był i drugi, drugi i trzeci problem. Mianowicie, po pierwsze, jak to zrobić? Trzeba by było złapać tą kawkę i zastrzyknąć jej kiłę, pobraną krew, pobraną od chorego na kiłę. No, z tym tylko, że krętki kiły ginęły w podwyższonej ciepłocie. W ten sposób zresztą leczono kiłę przed antybiotykami przy pomocy malarii. Ptaki mają tę ciepłotę wyższą niż człowiek, także te krętki, nawet gdyby zostały tam wprowadzone, to by zginęły. No, czyli uspokoiłem pana aptekarza, że nie jest to metoda skuteczna i żeby dał sobie z tymi kawkami spokój, jak nie będą ich na parapecie karmić, no to może one zmienią sobie swoje legowisko i się przeniosą gdzie indziej. No tak, no co, cóż można, no o tym szpitalu oczywiście można by było mówić jeszcze bardzo dużo, ale może z rzeczy takich najważniejszych to problem antybiotyków. Mianowicie w powszechnym stosowaniu, no ale z ograniczeniami, była penicylina. Myśmy penicyliny w aptece nie mieli i procedura była taka, że jeżeli na oddział trafił dzieciak, któremu, no na przykład z zapaleniem płuc, któremu należało wstrzykiwać penicylinę, to rodzinie dawało się receptę na penicylinę na blankiecie szpitalnym. Ojciec, czy tam ktoś z rodziny, jechał do Rzeszowa, to zajmowało cały dzień. Tam szedł do Wydziału Zdrowia,
Wydziale Zdrowia przystawiali pieczęć akceptującą. Z tą pieczęcią akceptującą szedł do wyznaczonej apteki, dostawał tą penicylinę i przywoził ją. To trwało 2 doby. Normalnie dziecko, które przez 2 doby czekałoby na penicylinę, na lekarstwo, mogłoby albo zginąć, albo w razie stan znakomicie by się pogorszył. Więc myśmy bardzo szybko zrobili sobie drobny zapas, tak, żeby od razu dawać penicylinę, nie czekając, aż ojciec przywiezie. Zresztą zdarzyło nam się parę razy, że jakieś dziecko zmarło i penicylina została, także mieliśmy swoją. Analogicznie potem pojawiła się streptomycyna. To był 2 antybiotyk, który się pojawił. I 3 antybiotyk to była chloromycetyna, która była stosowana tylko w biegunkach. I też to wszystko to odbywało się w sposób analogiczny. No, kłopotliwy dla rodziny. Nie miało to większego wpływu na leczenie, ponieważ tak jak mówię, zrobiliśmy sobie małe, uskubując po trochu tych antybiotyków z każdego transportu. Mieliśmy mały zapas i pacjent dostawał antybiotyk od razu. Tuż przed moim wyjazdem, w ostatnich tygodniach mojej pracy, pojawił się 4 antybiotyk, aureomycyna, która miała wtedy bardzo dobrą opinię antybiotyku o szerokim profilu, o silnym działaniu. No ale to już było na moim odchodnym, więc ja tam z tą aureomycyną już większych kontaktów nie miałem. No, także tak wyglądało zaopatrzenie w antybiotyki. No cóż, może na dzisiaj tyle. To nic, to na razie dziękuję bardzo za opowieść.